Trwają prace związane z realizacją jednego z naszych zadań z budżetu obywatelskiego. To jest modernizacja i wymiana nawierzchni przy szkołach podstawowych. Obecnie trwają roboty przy szkole podstawowej nr 20, polegające na wymianie nawierzchni nowego parkingu oraz o utworzeniu zatoczki typu Kiss and Ride. Całość inwestycji to kwota ponad 220 tysięcy, a roboty zostaną zakończone w miesiącu listopadzie. Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że obecnie w mieście trwa akcja deratyzacji. Jest to akcja powszechna, która odbywa się co pół roku. W tym czasie zarządcy nieruchomości, a także właściciele czy spółdzielnie zobowiązani są wyłożyć trutkę na szczury w gankach piwnicznych oraz zabezpieczyć wszystkie wejścia do budynków. Powodzenie tej akcji zależy jednak w głównej mierze od zachowania mieszkańców. Przypominamy, że nie należy rozrzucać jedzenia wokół śmietników. Wszelkie resztki, które zostają nam z obiadu, należy umieszczać w pojemnikach na bioodpady. To te brązowe pojemniki, które stoją przy każdym punkcie zbiórki odpadów, a także nie należy dokarmiać gołębi. Szczury żywią się tym, co my im zostawimy. Trwa właśnie pokaz filmów Antoniego Halora, przeznaczony dla uczniów liceów z Siemianowic Śląskich. Być może o tym właśnie powinien być ten film. Nie zapominamy również o mieszkańcach naszego miasta, jak i regionu, którzy zainteresowani się tą właśnie działalnością filmową. Chcieliby zobaczyć, jak dawniej wyglądały Siemianowice Śląskie. Już dzisiaj, 6 października o godzinie 18 w Parku Tradycji, przegląd filmów Antoniego Halora. Serdecznie zapraszamy.